namówiłam je. Ale tam czarną nogę widzę. O, facet jest. Widzicie czarną nogę? O, ciach. Ulgoczy. Ulala. Pogoda jest, powiem wam szczerze, taki szczur, że głowa mała. Ale zaraz coś zobaczycie, bo ja akurat z bratką wracamy, byłem pierwszy raz w życiu, byłem zrobić sobie z nogami. Przycięli mi skórki, paznokcie ładnie, wymasowała mi ta dziewczyna jakieś specjalne kremy, bratko, z takim piaskiem czy z czymś, w ogóle lotiony, nie lotiony, cuda, kurde, jak... Powiem wam szczerze, chłopaki, jak ktoś z was nigdy nie był, bo się wstydzicie tak jak ja, że to dla, no prawdę mówiąc, każdy z nas powie dla pedałów, nie? Takie coś wcale nie. Idźcie sobie kiedyś, spróbujcie zrobić coś takiego. Zobaczycie, jaki jest relaks dla stóp. Normalnie czuję się, jakbym miał nowonarodzone stopy. A za chwileczkę wejdę, to wam pokażę, o co chodzi z tymi opadami. Okej, zaraz zobaczycie, o co kaman mi. Całe szczęście, bratko, że my jutro wylatujemy do ciepłych krajów. Rozumiesz? Bo tak się nie da żyć. Rozumiesz? Tak się nie da żyć. No. Taka pogoda. Nic nie zrobisz, nic. Stawy pełne. Ale zaraz zobaczycie, mówili do niektórych, kupce nad rzeką, kupce dom nad rzeką, będziesz szczęśliwy. Zaraz zobaczycie, tu brakuje mało co. Mało co brakuje i zaraz woda już będzie w domach. Ale to jeszcze chwilę. Poczekajcie, moment, bądźcie cierpliwi. Okej. O, ile ludzi na żarcie przyjeżdża do Broken Ore. Czy już widzicie waszym okiem pomosty pod wodą? Okej. Zobaczcie na to. Pomosty już są pod wodą. Która w jednym miejscu to dżetski już pływa na tym, na Begiardzie. Widziałeś, bratko? Wszystko już jest tak do pełna. Gdzie to było to dżetski? Gdzieś tutaj, nie? A tutaj. Patrzcie, gdzie przypłynęło już dżetski. Zobaczcie teraz, ile brakuje. Jeszcze pół metra i znowu będzie droga cała zalana. Zaraz będzie powódź. No. A pada cały czas, więc nie za ciekawie tutaj mieszkać jest tak nad rzeką. Całe brzegi zalane. A tutaj to krople łapie, kamera się wyostrza na szyby, na krople. Ale tutaj też już ten domek taki jest na krawędzi słowa, ten o. Też już tu podchodzi woda do nich. Także polecam z całego serca robić sobie, jak to się nazywa? Pedicure? Czy co to jest? Pedicura se zróbta. Powiem wam, że takie dziwne zjawisko jest, bo słońce świeci mocno niby. Zaraz ma być to zaćmienie. Gdzie ono jest? Już zaczyna się tak gubić i się robi taka, niby jeszcze jest jasno, tam stoi kamera i nagrywa, to będziecie mogli zobaczyć timelapse tego później, jak się skończy. Musiałem podwiesić wiaderko z gwoździami, bo wieje silny wiatr, wiecie, i bałem się, że mi kamerę przewróci. Zobaczymy, jak to wyjdzie, ale tak jest. Niby jest jasno, ale już jest takie dziwne jasno. O! Już prawie jesteśmy na miejscu. Już jest Oher lotnisko. I zaraz idziemy na lotnisko. Tu nie widać łobuza. Gdzieś to był fajny samolot, ale już go nie widać. Stoją samolociki jak łódeczki.
To co, my już idziemy tam? Odprawić się? Gdzieś muszę jeszcze, tak? No tak, ja myślałem, że jest... Tam dalej by trzeba było jechać do terminalu numer 5 i tam przylatują z Polski samoloty, nie? Tutaj cała długość tego O'Hare to są American Airlines, takie wewnętrzne linie, co latają. Kurde, gorąco się zrobiło. Tak wygląda. Jemu potrzeba, nie? Buty trzeba było ściągnąć, wszystko pościągać. Oddać. L7? Tak. Tam gdzieś trzeba iść. O, tu jest Spirit. Ale tu jest na tamte. No. No tu sklepy są, nie? No może Red Bull będzie. Beata musiała wyrzucić całego Red Bulla, bo mówiłem jej, że nie, te Unio na pewno można. I poszło 5 dolarów. Jakie 5 dolarów? Masz portfel, masz wszystko? Mam. Ale ci nie kupię żadnego Red Bulla. Tak nie kochasz. No. Ja poszłam w straty. Jeszcze nie wyleciałam, ale poszłam w straty. Co ty masz? Wygląda jakbyś garba miała. Wygląda jakbyś miała garba takiego. O. Rozłożyłeś ładnie? Tak. Jak ci takiego dzióbka odwalę, to nikt ci takiego dzióbka. Stoją sobie samolotciki, jak łódeczki. Tu jakiś młody pan pilot. O. Kurde, dygamy już i dygamy. Jakiś maraton. Tu jest do Florydy znowu. Czekaj, bo tu piszą... A to nie. Rafał, L7 pokazuje dalej. Oh my god, to na samym końcu, Beata. Tu jest Spiritus. Ale tu jest do Florydy. Aha, ten jest na Florydę. No, pociąga samolocik. Ja dije, pues sí, y luego como están subiendo videos, pero que muy lejos que porque no había internet, no había que przeszliśmy od tamtego do nas. A nie, on do innego rękawa pojechał, z Kuba. Na Florydę. A, to ten na Florydę, tak? Żółty Spiritus. No i tak to wygląda. Trzeba będzie zaraz, tutaj podjedzie pod ten rękaw, tu. Taki żółty, bo wszyscy mają małe, a ja będę miał dużego, takiego żółtego. Przyjedzie żółty, kolejny. I na Spirycie polecimy. No tam już odprawiają. I lecimy do Vegas. Ja za parę godzin będziemy w Vegas. Odbierze się samochód z wypożyczalni. I do domku. Podjechał nasz samolot już. Moment. No widzicie, żółty. Fajnie. Kręcą się te samoloty tam. Jeden za drugim. To nasz już jest spóźniony. No i teraz trzeba tym kurde rękawem zasuwać. I pakować się w samolot zaraz. No i siedzimy w samolocie. W Spiricie. Nie będzie za dużo widać. To my mamy tak. Grab the strap around your waist, fasten the buckle, and pull on the strap to tighten. A water-activated light is attached to each vest. When exiting the aircraft, pull down on the red tab at the bottom of the vest to inflate. The vest can also be inflated. Siedzę koło silnika. Jak zobaczymy jakiś ogień, to dajemy ognia stąd.
powinniście być przyzwyczajeni, że w nocy jeżdżę, to w nocy latam. Okna by umyli, bo nie widać silnika, nie? Kolorowo jak w dyskotece. A my koło skrzydła jesteśmy? Tak, koło silnika. Jak rąbnie, to prosto w nas. Musieliśmy chwilę odczekać, bo tam SAS długo stał, coś skandynawskie linie. I teraz my podchodzimy do pasa. Kurde, silnik. Tylko nie zawiedź. I zaraz będzie strzał. Wiecie, jakie to fajne uczucie samolotem latać? To nie to, co ciężarówką, nie? Tam ma pani... Tam jest jedna pani, leci do Vegas, ma French Bulldoga, tak? Ale biedny się męczy. O, tu następny Spiritus stoi i czeka. Kurczę, nie wiem, czy to w ogóle cokolwiek będzie widać, bo te okna takie trochę zapyziałe są. Ale potężne lotnisko jest to O'Hare tutaj. Zobaczcie, ile tych samolotów stoi. Szkoda, w dzień by było lepiej widać. American Airlines. Skąd taki pilot ma wiedzieć, gdzie on, w którą rajkę ma wjechać? Ja cię sunę, przecież tu jest tyle tych... Nie no, to już jest... O, tam poszedł. To czyli główny pas startowy, to tam jest, to my na razie podchodzimy. Strzałki nam każą w tą stronę. Okej. Okay. No tam dusz leci. Startuje. Też SAS. Ole huk. I poszli w powietrze jak dronem. Zaworek. I co my tu mamy? O. Wyrównamy lot. Mówię silnik, ty wytrzymaj silnik. Okej. Okay. Jakby dronem leciał. Jak fajnie ulice wyglądają. Oświetlone ładnie, domki świecą jak na cmentarzu. Lecimy pod nami. Prawdopodobnie nie widać, ale jest Denver, Colorado. Wygląda na to, że dolatujemy do Las Vegas już żółtym silnikiem. O proszę. Tak to z ciężarówki widzicie przeważnie, a dzisiaj z samolotu. Kurde, jak normalnie jak w Las Vegas się świeci wszystko. Czuć było, jak wypuścił podwozie pilot, to od razu żeśmy zwolnili, która było czuć. Tam stoi spirycik. My do rękawa teraz. Tutaj ktoś se chorągiewką macha tymi latarkami czołem.
Idź jak wychodzisz w Las Vegas na lotnisku i od razu... Co? Czuję jedzenie. Poniedziałek rano. Tyle ludzi, że na Ubera muszę czekać kurna prawie 50 minut tutaj. Jasny gwint. Tutaj to Uber kasę robi. Wypożyczalnia 6 mil stąd jest. Do Ubera jest tyle, mi tu już Raptora podstawili. Żartuję. Czekamy na Ubera, kurde, ale jaja, mówię wam. To miejsce to jest jakieś oczadziałe. Patrzcie, ile ludzi na Ubera czeka. Teraz trzeba w wypożyczalni odstać swoje, żeby wypożyczyć samochód, znaczy odebrać. Sekcja numer 6, Dodge Chargery. Jaki kolor sobie pani wybiera? Ten czerwony? Czy ten srebrny? Czy takiego z Kalifornii? Wiesz, jak to jest wielki samochód? Wiesz, on pali. Aha. Ale to nie jest śmieszne. Tego bierzemy? Co? A to jest Dodge Charger? Tak. Ten jest czterodźwiowy, przynajmniej większy. Kurwa, i portfel wypadł. Co ci spadło? Portfel. Otworzyć bagażnik? Dzień dobry wszystkim. Wyszedłem zobaczyć, co tu się odbywa.